Witam, mam na imię Alicja i witam Was serdecznie na moim kanale na YouTubie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać i osiągnąć rozwiązanie takiego elementu z zakresu zagadnienia transportowego, jak poprawianie planu transportu. Chodzi o to, że nie zawsze ten plan początkowy, nawet pierwszy czy kolejny, któryś tam z rzędu, który uważamy, że jest dobry, nie jest planem najlepszym. To znaczy, może każdy dostawca dostaje od swojego odbiorcy, tak jak widzicie, tu mamy akurat pokazanych czterech dostawców, i powinno być sześciu odbiorców. Niekoniecznie musi dostać, wszyscy dostaną to, co potrzebują, ale niekoniecznie po najniższym możliwym koszcie do osiągnięcia. Jeżeli na przykład na poprzednim innym filmie otrzymaliśmy, też możecie się z nim zapoznać oczywiście, wskaźniki optymalności, które pokazują o tym, że ten poprzedni plan, który analizowałam, był numerem 1 akurat, nie był na ostatecznym optymalnym, bo tutaj jest jedynka i dwójka jako dwie wartości na dwóch trasach są wartości nieoptymalne w kosztach. I teraz chodzi o to, że ten bieżący plan, który ja sobie już przekopiowałam, tutaj widzicie, powiedzmy w mojej tabeli oddzielnie to robię, zmiana planu bieżącego, to jest plan, który musimy zmienić. I chodzi o to, że zmieniamy w ten sposób, że na jednych trasach dodajemy pewien transport, w innych ujmujemy. I jak to konkretnie robimy? Ano w ten sposób, że najwyższym nieoptymalnym, czyli dla nas niepoprawnym wynikiem jest dwójka, wynik dodatni, a jak powtarzam, zawsze to są wyniki tylko optymalne, ujemne lub zerowe. Przy moim takim sposobie, jak tu widzicie u góry, definiowania wskaźnika optymalności, czyli pośrednie minus bezpośrednie. I teraz tak, tu jest dwójka, czyli to jest w tym miejscu, w tym planie. Tutaj musimy sobie zaznaczyć, że będziemy mieć zwiększenie, bo ten element jest nieoptymalny, czyli tutaj powinien być transport, a go nie ma. I teraz, jeżeli na tej trasie muszę zwiększyć transport, to albo tutaj fizycznie muszę go zmniejszyć. Tutaj na pewno nie mogę, a więc ja bym polecała tutaj. Dlaczego? Bo musimy stworzyć tak zwany obieg zamknięty. A jeżeli tu zrobię obieg, tu zrobię minus, czyli zmniejszenie, to tu zrobię plus. Jeżeli tu zrobię plus, to gdzieś w tej kolumnie muszę zrobić minus. Bo jeśli możemy zacząć od tego, że jeżeli tu jest plus, to jedyny minus na inaczej, zawsze tyle samo musi być plusów co minusów w tej tabeli, w każdym wierszu i w każdej kolumnie. Więc jeżeli na 100% tu zaczynamy i tu jest plus, to znaczy, że tu w tym miejscu jest jedyne pole, gdzie mogę zrobić minus. I teraz, jeżeli tu jest minus, to zwiększenie transportu tu zabiorę, a tu muszę dodać, bo na innej trasie nie ma możliwości na razie dodać. Jeżeli na tej trasie dodałam, to albo tu ujmę, albo tu ujmę. Ale jeżeli tu ujmę, to gdzieś tu na pustych polach bym musiała dodać, a raczej tego unikamy. A więc tutaj musi być ujęcie, czyli zabieramy jakiś transport, jeszcze nie wiemy w jakiej wysokości. I teraz, jeżeli tu jest zabranie, to tu musi być dodanie na tej trasie. Jakiejś ilości transportu, której jeszcze nie znamy. Czyli tutaj. Teraz, jeżeli tutaj zabieram, tutaj dodajemy, to znaczy, że tutaj musi być zabranie, bo gdzieś w tym wierszu w związku z dostawcą drugim ja muszę zrobić zabranie, zmniejszenie transportu, mówiąc poprawnie. I teraz pytanie jest takie, na czerwonych polach coś dodam, a na niebieskich polach to samą wartość będę musiała ująć. I zawsze tyle samo musi być pól czerwonych jak niebieskich w każdym wierszu i w każdej kolumnie, jeśli już tam raz się pojawi coś dodatniego, to też musi być ujemne. Najlepiej zabrać maksymalnie ile się da, a więc nie mogę stworzyć tak, że zabrać więcej niż jest, a więc 12, 1 i 10 maksymalnie ja mogę zabrać 1. To jest dla nas minimalna wielkość, która występuje na wszystkich tych polach niebieskich i tyle zabierzemy. Czyli na nowym planie, tu akurat zaznaczonym jako numer 2, z 12 zrobię 11, tu się powoli pojawi ta jedynka, do pola 7 dodam 1, czyli będę miała 8, a tutaj w ogóle nic nie będę miała. W polu, gdzie była jedynka, dodam tą jedynkę, będę miała dwójkę. Tam, gdzie było 10, odejmę tą jedynkę, czyli będzie 9. I teraz, jak zwrócicie uwagę, ja sobie tutaj zrobiłam link, to był koszt planu poprzedniego, a to jest plan, koszt planu bieżącego. I teraz oznacza to tyle sensownie, że jeżeli poprzedni plan kosztował nas, powiedzmy, z 315 zł, to obecny plan, który ja tutaj lekko zmodyfikowałam, niby to tylko jedynką, a koszt
koszt zmniejszył się o 2 zł. Niby tylko 2 zł, ale liczy się sam fakt, że plan kolejny posiada koszt niższy, ewentualnie taki sam. I to oznacza, że my poprawnie wykonaliśmy zmianę tego planu bieżącego, czyli jesteśmy krok bliżej do stworzenia planu optymalnego, czyli najlepszego możliwego. Oczywiście kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy ten plan, który tutaj stworzyłam, jest oznaczony numerem 2, jest optymalny. Jeżeli nie będzie, no to oczywiście będzie kolejną zmianę, trzeba tego planu wykonać. Oczywiście w pierwszym kroku robi macierz kosztów pośrednich, może być to metoda potencjałów, potem zbadanie optymalności tego planu numer 2. Jeżeli będzie wykonana optymalizacja poprawna, czyli już teraz wszystkie trasy będą miały wskaźniki ujemne, to zakończymy i powiemy, że plan numer 2 jest optymalny. Jeśli nie, to będzie trzeba stworzyć plan numer 3 poprzez taką samą, jak teraz robimy, zmianę planu bieżącego. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.